Jeżeli Bańka jest tym, który jest w stanie gadać, że ksiądz Natanek, Bańka, ksiądz Szymon Bańka, że ksiądz Natanek został owładnięty babą, co może być prawdą, panią Agnieszką. Od strony psychicznej i duchowej nie muszą tam wzajemnie spółkować sobą, chociaż nie wiadomo jak to jest. Ci, co tam w Grzechyni byli, mi mówią, że to nie wygląda dobrze. Że to baba tam rządzi, a nie ksiądz Natanek. Ona nim, a on resztą. Maciej Węcławski, tego brat, ten, co odszedł z kwiaciarką z ręku Jerzyckiego, profesor dogmatyki, promotor, mistrz, jak mówił ksiądz doktor Piotr Rosa o swoim mistrzu księdzu, doktorze, habilitowanym profesorze Tomaszu Węcławskim, z babą kwiaciarką z rynku Jerzyckiego. Tak nam przynajmniej w seminarium mówiono, że patrz, co się w głowie kapłana robi, że tu funkcjonuje na poziomie profesor, doktor i tak dalej, a potem byle jaka baba ma taki zmysł, jak kobiety mają, praktyczny zawsze, i on na to leci, bo no, mówili księża w Licheniu, jak byłem. Węcławski, jak stawał Tomasz Węcławski, profesor, pod swoimi drzwiami, profesor dogmatyki, wkładał klucz do zamka, to robił taki gest. Nie wiedział, w którą stronę się kręci. Józek Kowol, starszy ode mnie, był kierowcą inspektora semikajnych jako kleryk, więc się napatrzył, jak przełożeni piją wódkę, jak wydają pieniądze, nie zachowują ubóstwa i tak dalej, i tak dalej. Mam myśleć składać śluby wieczyste za tydzień. W nocy się budzę, w pokoju we dwóch mieszkaliśmy, słyszę sikanie. A ten sika w pokoju pod krzesło, jak pies. Bo się chłop był upił, wystraszył się, że ma złożyć śluby wieczyste, że już w tej chwili jest klamka zapadła. Póki masz śluby czasowe, to poczekasz, rok wygasną i wolny odchodzi, że ślubami wieczystymi tak nie jest. I się wystraszył, że uciekł seminarium. I nie ma go. Ksiądz Krasoń, inspektor, pojechał do niego. Nie widziałem tego, tak mi opowiedziano. Pojechał do niego, wziął go za wszarz w dom, powiedział, spowiadaj się. Bo wiadomo, że za tym stoi grzech. Józek wrócił do seminarium, jest na wieczornych modlitwach. Idę do księdza Ryłki jako kleryk, mówię, księże, Józef wrócił. No to co, że wróci? No to jakoś trzeba, żeśmy powiedzieli, że się cieszymy, że jest. To co byś chciał zrobić? Mówię, no powiem, że się cieszymy jako współbracia. Nie wiedzieliśmy, co się stało, to idź powiedz. I po słówku powiedziałem, że się cieszymy. Potem ze mnie wariata zrobili. Uwryłko inni. No bo Józek odszedł drugi raz, ślubów wieczystych nie składa. Pies się nazywał heretyk w seminarium. W którymś momencie klerycy, nie wiem, czy tam psa zabili, otruli. Prefekt tego psa tam lubił i dopytywał, co się stało. To było, że heretyk wyjechał na wakacje i nie wrócił. To była taka aluzja do kapłanów, dla których wakacje były okazją rozprzężenia moralnego i z wakacji nie wracali. I tak nie wrócił jeden, drugi, trzeci. To byłem na asystencji we Wrocławiu i się dowiaduję, odszedł od kapłaństwa ksiądz Kaziu Kuc. Mija rok, dwa, Bieganowski jest poza kapłaństwem. Odchodzi z siostrą Elżbietanką, tamtej śluby wygasłem, to se zakłada, że mu się podobać do habitu. Jak stokrotki były, to se stokrotkę w habit. Taka siostra, taka playboyka, salezjanka. Rzecz jest, że o tym, że ksiądz Bieganowski odszedł od kapłaństwa, dowiaduje się od innego księdza Krzysztofa Krauzowicza. Odszedł od salezjanów do diecezji, poszedł na Dolny Śląsk, tam gdzieś pod Marianówkę. I pytam po imieniu, mówiłem, Krzysiu, i jak to się stało, coś, bo no, że odszedł, nie ma go. W nocy wyjechał, rzeczy zabrał, to nie mogłeś do niego iść, począsnąć nim? Nie, no pomagałem, mu walizki mu wynosiłem. Jak mogłeś mu walizki wynosić? Jak mnie poprosił, bo sam miał wynosić, no to mu pomogłem. Widzisz, Durniów? Krauzowicz Krzysztof? Wysoki do nieba, głupi jak trzeba.